Słuchajcie, dwie kostki lodu, lime, mięta świeża, obowiązkowo świeża i gazowana woda. 100% regeneracji. Dobra, słuchajcie, Italia się otwiera. Zmiany, zmiany, zmiany. Także dzisiaj wam opowiem trochę, jak to wygląda, bo no pozmieniało się, w końcu nas wypuścili. Kwarantanna zbliża się do końca, jeszcze jest troszeczkę... Jeszcze się nie skończyła, ale już prawie się skończyła. Nawet jeśli słyszycie takie bip bip czasami, no to już roboty ruszyły, bo tutaj parking chyba robią na dole. Także zmiany. I o tych zmianach będę wam dzisiaj chciał powiedzieć, no bo dobrze, żebyście wiedzieli, jak... Kogo tutaj teraz niesie, poczekajcie na chwilę. Słuchajcie, pisze do nas rząd. Gentile signor, szanowny pan. Słyszałem o tej akcji. Rząd, wysyłałem takie listy, to pewnie wiecie, w podziękowaniu za to, że byliśmy tacy dzielni podczas kwarantanny. Wytrzymaliśmy, mimo tego, że wszystko było pozamykane, bez fryzjerów. A, wiecie co? Dzwonił do mojego fryzjera. Najbliższy wolny termin, połowa sierpnia. Także fajnie, nie? Chłodzi, połowa sierpnia. Będziemy wyglądać jak ten. Sasquatch, wielka stopa. Gentile signor, szanowny panie, dziękujemy. No, tak jak mówiłem, słuchajcie, dziękujemy za wytrwałość. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, w podziękowaniu za pana impeniu, czyli poświęcenie. Podziękowaniu za pana poświęcenie. Ale dołączamy Easy Travel 2020 dla pana i pana rodziny. O, Easy Travel 2020, słuchajcie. Sobie, nie lubię, jak się z ludzi naśmiewają, jak sobie z ludzi jaja robią, nie? Słuchajcie, Easy, czekaj, gdzie to się włącza tutaj? Okej. Okay. Easy Travel 2020. Ojejejej, a jak więc tak, czekajcie. Impostazioni, czyli ustawienia. Lingua. Język. Weźmy sobie, wybierzmy od razu polski, żebyśmy jakoś razem przez to przeszli, będzie łatwiej. A angielski, niemiecki, francuski. Tajski, japoński, o, co? O, szwedzki. Czekaj, przelecieliśmy chyba za daleko. Portugal. O, jest polski. Polski. Jedziemy. Witamy. Easy Travel. Data. Nawet nie wiem, słuchajcie, którego dzisiaj jest, bo to człowiek taki zagoniony. 22 maj, słuchajcie. 22 maj. Okej. Okay. Coś nam się tutaj wyzerowało. Współrzędne. A jakie jest współrzędne? Współrzędne. Upewnij się, że podane współrzędne są prawidłowe. Czekajcie, wpiszemy coś tutaj, żeby było szybko. Ok. Nacisz start. O, czekajcie, to jakaś informacja. Pierwsze wrażenie może będzie... Okej, okay, dobra, start. Okej. Okay. Easy Travel. Okej. Okay. Ale mi pan, panie Konty, zaimponował. Dobra. Tylko tak.
Gdzie jest moja czapka? I gdzie jestem? Halo? C'è qualcuno? Jest tu ktoś? Wstecz. Okej, okay. Wstecz. Home sweet home. O. O. Myślałem, że cię gdzieś spaliło. Okej. Okay. Dobra. Chyba mniej więcej wiem, o co w tym chodzi, tak? Jeszcze raz. Wpisz współrzędne. Ale no jakie współrzędne? Dobra, czekajcie. Spróbujemy, nie? Okej. Współrzędne są jednak ważne. Dobra, słuchajcie, ja wam opowiem zaraz o tym, o czym wam miałem mówić, ale czekajcie, bo tu jeszcze tutaj parę rzeczy, nie? Na razie wiemy, że współrzędne są ważne. Dobra. Spróbujemy może... To co? Wpiszemy sala Mille Luci, nie? Sala Mille Luci. Zobaczymy. Czy to musi tak boleć? Dobra, słuchajcie, o czym mieliśmy mówić? Mieliśmy mówić o tym, jak wygląda sytuacja w Italii. No to porozmawiajmy. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, strasznie głośno tutaj, nie? Dobra, zrobimy inaczej. Zabiorę was w bardzo fajne i spokojne miejsce. A co mi, niech stracę. Ej, chyba się można do tego przyzwyczaić. Dobra, pokażę wam moje ulubione miejsce. Każdy ma swoje ulubione miejsca. A ja też mam takie ulubione miejsce. W ogóle przez ten cały czas kwarantanny uświadomiłem sobie, jak bardzo brakuje nam takich normalnych, przyziemnych rzeczy. Takiej naszej codziennej albo jakiejś tam, może nawet nie codziennej, ale takiej rutyny, która odbywa się regularnie co jakiś czas. Proszę, zobaczcie sobie. Słuchajcie, to jest takie miejsce, gdzie ja lubię sobie od czasu do czasu przyjechać, nie wiem, przeczytać książkę. Zaraz po tym, jak otworzyli, czy wypuścili nas z domu, to zaraz pierwszy dzień byłem tutaj na rowerze. To jest jednak dosyć spora górka i uświadomiłem sobie jedną rzecz, nie? Totalnie bez kondycji jestem teraz. Widzicie? Romagnola. Czyli Bostaurus macroqueros. A dokładniej to się nazywa krzyk dużych rogów. Chyba, o ile dobrze torus, to na pewno po łacinie byk. Wiem, że tak jakoś się to tłumaczy, że widzicie te charakterystyczne wielkie rogi. To właśnie nazywałem je krzykiem wielkich rogów. W ogóle bardzo ciekawy przypadek, bo ma bardzo starożytne korzenie pochodzenie tego bydła. Są różne teorie. Teoria, tak zwana teoria barbaryka, czyli teoria barbarzyńska, mówi, że przywędrowały tutaj razem z plemionami germańskimi. Inna teoria mówi, że przywędrowała z Ukrainy. Tak do końca nie wiadomo. Niektórzy mówią, że pochodzi właśnie stąd. Jeszcze inną rzecz sobie uświadomiłem. Uświadomiłem sobie na przykład to, że przez to siedzenie w domu
straciłem wiosnę. A wiosna to tutaj jest naprawdę fajna pora, żeby wyjść z aparatem i porobić zdjęcia. Teraz jest maj, koniec maja, a jeszcze trochę wiosny zostało, ale te, wiecie, pierwsze zakwitnięcia kwiatów i tak dalej, no to już mamy za sobą, a to jest taka strata, no bo jak ktoś coś lubi i nie może tego robić, to jest niefajnie, nie? Ale dobra, o czym my to mieliśmy mówić? Aha, Italia się otwiera. Italia się otwiera, słuchajcie, od poniedziałku trochę nam zluzowali i możemy się już swobodnie przemieszczać w rejonie regionu, czyli tak jakby naszego polskiego województwa. W tym województwie możemy się poruszać bez żadnych certyfikatów, tych autocertyfikacjone słynnych, które mieliśmy. Poza jeszcze nie możemy wyjechać. Ale słuchajcie, pootwierali się fryzjerzy, pootwierały się kosmetyczki, pootwierały się salony masażu, salony tatuażu, bary. Także trochę się zaczyna dziać. Z tymi barami to jest w ogóle śmieszna rzecz, słuchajcie, bo no można oczywiście sobie iść do baru, ale w takim barze nie można siadać, tak? Nie można siadać przed barem, co totalnie mija się z celem, no bo jeśli ktoś idzie do baru, no to po to, żeby usiąść i napić się kawy, przynajmniej moim zdaniem, albo usiąść i napić się drinka czy piwa, a nie po to, żeby iść i, nie wiem, kupić piwo w barze i wypić je w domu, tak? No to jest totalnie bez sensu, no bo to już lepiej chyba w sklepie kupić piwo i też sobie jeździć w domu wypić, albo nawet nad rzeką, bo teraz można. Ale że Włosi to jest bardzo sprytny i pomysłowy naród. I tutaj musicie troszeczkę też zrozumieć i to będzie taka wasza, taka moja pierwsza lekcja dla was na temat włoskiego charakteru. Włosi rozwiązali to w bardzo prosty sposób. Nie można siadać przed barem, ok. Ale barmani oczywiście stoliki i krzesła mają wystawione. No i przyjeżdżają klienci i wszyscy oczywiście wiedzą, że nie można jeszcze i robią coś takiego. Biorą na przykład krzesło i mówią tam, czy kiwają na barmana i to wygląda tak. A barman robi tak. Co mniej więcej kończy się tym, że taki klient zabiera sobie to krzesło i siada sobie poza obrębem baru, gdzie tak naprawdę nikt mu nic nie może zrobić, no bo to nie jest wina barmana, że on gdzieś tam siedzi na krześle, on jest w obrębie baru, z reguły też karabinierzy czy policjanci na takie rzeczy przymykają oczy, no to jest fajne, nie? To jest taka właśnie włoska specyfika moim zdaniem, murki są pełne, ławki są pełne, miejsca nad rzeką są tutaj u nas nad rzeką są pełne, co teoretycznie nie można, ale praktycznie jesteśmy we Włoszech, nie? A, słuchajcie, w następny poniedziałek otwierają nam plażę. Ale to na ten temat jeszcze będziemy musieli porozmawiać, bo to jest troszeczkę smutniejszy temat. Słuchajcie, pewnie to, co was najbardziej interesuje. Czyli, kiedy będzie można przyjechać do Włoch? Będzie można przyjechać do Włoch, słuchajcie, 3 czerwca. 3 czerwca, słuchajcie, otwierają nam granice. To jest też dzień, w którym możemy swobodnie podróżować poza Italię i wy możecie swobodnie przyjechać do Italii bez obowiązku kwarantanny czy tam różnych procedur, które są do tej pory. Także od 3 czerwca granice otwarte, można przyjechać, my możemy wyjechać i co? Zapraszam, nie? Patrzcie, widać mnie? Nie widać. Widać? Nie widać. Widać? Nie widać. Trochę widać? I znowu nie widać. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, żeby prosić was o zasubskrybowanie kanału, ale no jak możecie, to zasubskrybujcie, nie? Wasza brocha. Nara. Słuchajcie, bez dwóch zdań, branża turystyczna to jest ta branża, która dostała chyba po tyłku najbardziej. Branża turystyczna, ja rozumiem przez branżę turystyczną wszystko, co się z tym wiąże, a więc i restauracje, i bary, i dyskoteki też często i tak dalej. No chyba najbardziej dostała po tyłku i ciężko powiedzieć, kiedy wróci do normalności.
Na pewno ten sezon najbliższy nie będzie sezonem normalnym i miejmy nadzieję, że ten następny w przyszłym roku będzie już całkiem normalny. A co do Włoch, no to tak. Zawsze wam obiecałem, że będę z wami szczery, bo chcę być z wami szczery i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o włoski sezon nad morzem, no to ten sezon jest stracony. No po prostu ja poczytałem sobie troszeczkę o tych wszystkich regulacjach i są one tak absurdalne, słuchajcie. Chodzi na przykład o to, że każdy parasol ma swój, każdy parasol i leżaki będzie miał swój obręb i będzie to 10 metrów kwadratowych, ani więcej, ani mniej. Nie będzie można grać w żadne gry zespołowe, spotykać się w większych grupach ludzi. Najprawdopodobniej będą zamknięte wszystkie parki rozrywki dla dzieci i wszystkie też takie, wiecie, zabawki, które często znajdują się u nas przy plażach, takie kąciki dla maluchów, gdzie mogą sobie wejść i się pobawić. No to no ciężko to wygląda, nie? Bo przyjechać nad morze i tak naprawdę siedzieć na plaży i nie móc nawet, nie wiem, pogadać sobie z sąsiadem, bo ten sąsiad z leżaka obok będzie, nie wiem, 10 metrów od was, tak? Dzieciom trzeba tłumaczyć, jednak no nie mogą się iść pobawić, no bo wszystkie te zabawki są pozamykane. Nie można sobie będzie zagrać w siatkę. To tak troszeczkę kiepsko. Także ciężko widzę ten sezon nad morzem. Ale czy to oznacza, że ja wam chcę powiedzieć, żebyście do Włoch nie przyjeżdżali? Jasne, że nie. Wręcz przeciwnie. Musicie przyjechać, bo w tym roku będzie się bardzo opłacało przyjechać. Posłuchajcie dlaczego. Dobra, słuchajcie, a teraz porozmawiajmy sobie, no dlaczego warto przyjechać do Włoch, tak? No bo teraz siedzicie i mówicie, ta, tutaj jakaś pandemia globalna, wszystko pozamykane, Włosi się pierwsi zamknęli, mieli tyle ludzi, którzy umarli, a teraz tutaj nam będziesz mówił, że niby warto przyjechać, że będzie fajnie. No to tak, zacznijmy od tego, że mówimy już po okresie post, czyli po tym, że nie ma, ja wam mówię teraz. Jest, słuchajcie, bezpiecznie, wszystko już jest poza nami, wszystko się skończyło. Miejmy nadzieję, że nie wróci. To znaczy, ja nie mam takiej nadziei, nagram wam filmik na ten temat. Musimy sobie właśnie nagrać taki filmik, a jeszcze raz o COVID-19 i wtedy powiem wam o paru moich przemyśleniach na ten temat. Ale na dzień dzisiejszy jest bezpiecznie, słuchajcie. I od 3 czerwca, jak otworzą granice, to na pewno będzie bezpiecznie. Także można przyjechać. A dlaczego warto przyjechać? No po pierwsze, słuchajcie, no będzie na pewno mniejszy ruch turystyczny. I wiem, że dla niektórych to będzie, o, no, nowina, super, wow, nie? Ale nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak dużym problemem jest ruch turystyczny w takich miastach, na przykład jak Rzym, jak Neapol, jak Mediolan, czy na przykład jak Wenecja. Może przede wszystkim Wenecja, bo w sumie zanim zaczęła się cała ta zawierucha z koronawirusem, to władze Wenecji zastanawiały się i w sumie był już nawet projekt, żeby wprowadzić po prostu wakacje na zapisy. Czyli po prostu chodziło o to, że ruch turystyczny w Wenecji jest tak duży, czy był tak duży przed epidemią, że jak władze Wenecji nie mogły sobie z tym poradzić, dlatego postanowili, że jedynym w ogóle takim sposobem, żeby rozwiązać ten problem, będzie wprowadzenie zapisów na wakacje, czyli najprościej powiedzieć, takich rezerwacji na wakacje. Jak rezerwujecie sobie hotele i tak dalej, no to musielibyście też rezerwować wakacje w Wenecji. A no, zaczął się ten wirus i to nie doszło do skutku i z tego, co ostatnio czytałem, to prawdopodobnie nawet nie będzie teraz przez
krótki czas brany pod uwagę, bo teraz zamiast walczyć z napływem turystów, to będzie się walczyć o turystów. Także słuchajcie, to jest duży plus, dlatego że no, przyjechać na przykład do Rzymu i sfotografować fontannę de Trevi i mieć w domu w swojej kolekcji zdjęcie, na którym jesteście tylko wy i nie ma tam oprócz tego jeszcze 15 innych osób, no to jest fajne, nie? Znaczy ja się trochę bawię fotografią i dla mnie to jest takie, wiecie, takie wow, jak możecie sobie, wiesz, no bo no nie jest fajne, jak na przykład chcecie sobie sfotografować coś i macie, wiecie, 15 ludzi i no i co, o, przepraszam, a może się pan przesunął, może pan w lewo, może pan w prawo. Słuchajcie, w Wenecji, w Rzymie to nie działa. Ja wam od razu mówię, to nie działa. Jeśli pojedziecie, nie wiem, do Wenecji i chcecie sfotografować jakieś, nie wiem, cokolwiek na placu Świętego Marka albo gdziekolwiek i poprosicie, nie wiem, 5 osób, żeby się przesunęły, to w momencie, kiedy te 5 osób się przesuwają, to wchodzi wam w kadr następnych 20 osób. Także no to jest problem i paradoksalnie i to teraz wiem, że pewnie wam się to wydać dziwne, ale mniejszy ruch turystyczny może moim zdaniem wpływać też na to, że ceny będą niższe. I właśnie może porozmawiamy tutaj sobie teraz o cenach, tak? Bo mój znajomy, on akurat nie jest ani z Polski, ani z Włoch, mieszka w Hiszpanii, napisał do mnie i mówi, a no to teraz we Włoszech to będzie tak, pewnie i u nas też, że no w związku z tym, że dużo hoteli, restauracji, barów, wszystko było pozamykane, to teraz będą się pewnie chcieli odbić i podniosą ceny tak zaporowe, że wiecie, że na przykład jak kiedyś płaciliście za nocleg 50 euro, to teraz będziecie płacić 100 euro, tak? Mówię przykładowo. No tak to nie działa, słuchajcie. Tak to nie działa. Ja tutaj we Włoszech mam ponad 10 lat w branży turystycznej na różnych stanowiskach. Teraz już się tym nie zajmuję, ale oczywiście mam cały czas kontakt z moimi znajomymi, którzy mają hotele, bary, restauracje, dyskoteki. Także nie, słuchajcie, turystyka w dniu dzisiejszym osi wiatr straszny zrobił. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych szumów w mikrofonie, bo jak będą szumy, no to mamy przechlapane, nie? Turystyka w dniu dzisiejszym nie walczy o to, żeby zarobić. Turystyka w dniu dzisiejszym nie chce zarobić, tylko turystyka w dniu dzisiejszym walczy o przetrwanie, tak? Czyli no, logiczne jest i mija się z celem, że na przykład jakiś hotel teraz, w którym za nocleg płaciliście 60 euro, da wam cenę, nie wiem, 80, 90 i 100. No bo oni też doskonale sobie zdają z tego sprawę, że jednak tak jak oni ucierpieli na tym kryzysie, także i wielu konsumentów ucierpiało na kryzysie, a umówmy się, że wakacje to jest pierwsza rzecz, z której się rezygnuje, jak się ma jakiekolwiek dziury budżetowe czy problemy finansowe. No to nie mówiąc nawet o problemach finansowych. Wakacje to jest coś ekstra. Mamy jakieś pieniążki, no to jedziemy na wakacje. Nie mamy tych pieniążków, no to słuchajcie, nie mamy co myśleć o wakacjach, nie jedziemy na wakacje, tak? Tak to działa. Poza tym, wiecie, w związku z tym, że teraz wybuchła cała ta epidemia i tak dalej, wydaje się, że ruch turystyczny, przynajmniej w jakimś małym stopniu, albo ci ludzie, których będzie stać na to, żeby gdzieś pojechać, no to jednak będą zostawać chyba w własnym, powiedzmy, rejonie, u siebie w domu, czy gdzieś w pobliżu, w okolicy, czy może na przykład, nie wiem, w Polsce w tym roku spodziewałbym się zwiększonego boomu właśnie na Polskę, niż na przykład gdzieś na zagranicę. Z prostego powodu, słuchajcie, no, trauma zostaje, tak? Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, że nawet gdyby rządy i Polski, i Włoch nagle powiedziały, że jest wszystko ok, i nawet jak ja bym wam tutaj nagrał 100 filmików na temat, że jest naprawdę wszystko ok, to zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że są tacy ludzie, dla których no na pewno nie będzie ok, którym została tam jakaś trauma w głowie i którzy na pewno będą potrzebowali trochę czasu, żeby się znowu przekonać do tego, że, no, że jednak jest bezpiecznie, tak? I że jednak nie ma żadnych problemów, że jednak nie będzie żadnych utrudnień i tak dalej. No, tak więc tak to wygląda, nie? Kolejnym takim powodem, dla którego moim zdaniem warto będzie przyjechać do Włoch, to jest to, że no, najprawdopodobniej, słuchajcie, będą bardzo duże obniżki na loty.
I teraz znów powiecie, tak, jasne, wymyśliłeś, tyle stali uziemieni, teraz będą znowu obniżki naloty. Słuchajcie, działa to na tej samej zasadzie, tak? A umówmy się teraz, że ja tutaj mówię jednak o tanich liniach lotniczych, które są w zasięgu na dzień dzisiejszy każdego albo prawie każdego. Nie będziemy tutaj mówić o jakichś drogich lotach, no bo wiadomo, że jeśli ktoś na przykład leci z Warszawy do, nie wiem, do Bolonii, czy z Warszawy do Rzymu, to najpierw popatrzy na Ryanaira, a nie będzie szukał na przykład, nie wiem, Emiratesów, LOTu, czy Aitalia i tak dalej, no bo no po prostu można dużo pieniążków zaoszczędzić, tak? Z tego, co udało mi się wyczytać, słuchajcie, to Ryanair już wydał oświadczenie, że niskie ceny będą utrzymane, a najprawdopodobniej będą nawet obniżki, z tego prostego powodu, że to się wiąże z tym pierwszym zagadnieniem, tak? Im nie zależy teraz na zarobku, tylko zależy im na tym, żeby utrzymać miejsca pracy dla swoich pracowników, tak? Nie chcą zwalniać więcej ludzi, nie chcą zostawiać ich w domu, no bo też logicznie myśląc z punktu widzenia każdego menadżera, każdej firmy, no to wiadomo, że jeśli jest jakaś trudna sytuacja kryzysowa, no to możemy sobie odpuścić ten zarobek i powiedzmy idźmy na to, żeby nie zwalniać ludzi, no bo po jakimś czasie, kiedy się odbijemy, no to ci ludzie będą potrzebni, tak? I znowu będziemy musieli zatrudniać na nowo, a nie daj Boże nie będzie już znowu tych ludzi z tym experience'em, czyli z tym doświadczeniem na rynku i znowu będzie trzeba szukać i szkolić. No to są dosyć skomplikowane sprawy i wydaje mi się, że właśnie każdy dobry menadżer, w tym wypadku właśnie władze Ryanaira tak zadecydowały, że nie będą oczywiście szły na to, żeby zarabiać teraz po tym, co się wydarzyło, a będą szły bardziej na to, żeby jednak utrzymać miejsca pracy dla swoich pracowników. Chwała im za to. I Ryanair już ogłosił, że do końca lipca chce przywrócić przynajmniej połowę, a może nawet 70-80% swoich lotów, co dla nas jest tak, no bo w to wchodzi na pewno i Bolonia, i Rzym, i podejrzewam Neapol, Palermo, także no to jest plus, tak? I zawsze jakiś taki krótki wypad, nawet weekendowy, czy nawet wiecie, nie wiem, może nawet weekendowy, nawet w ciągu tygodnia, żeby zobaczyć ładne europejskie, ładne włoskie miasto w niskiej cenie, no to jest, wydaje mi się, to jest dobra okazja, tak? Oczywiście też zdaję sobie sprawę z tego, że będzie się trzeba przygotować na różnego rodzaju problemy związane z podróżą, na problemy związane z tym, że teraz najprawdopodobniej będzie trzeba się pojawić wcześniej na lotnisku, że będzie trzeba podróżować w maskach, co jest też w ogóle, słuchajcie, horrendalną głupotą, dlatego że każdy wie, że klimatyzacja w samolotach ma doskonałe filtry i założenie maski na te półtorej godziny czy dwie godziny, bo teraz w zależności od tego, czy lecicie, nie wiem, do Bolonii czy do Neapolu, czy lecicie z Rzymu, czy lecicie z Gdańska, czy z Krakowa, no to ten lot będzie odpowiednio krótszy albo dłuższy, ale to mówmy się, że ta maska w tym samolocie, no ona jest niepotrzebna i tak naprawdę zrobi więcej szkody, więcej niedobrego niż dobrego, tak? No ale no takie będą założenia, tak? A Ryanair walczy bardzo z tym, żeby nie było potrzeby zostawiania środkowego fotela, czyli przerwy między pasażerami. Wizz Air, czyli inny przewoźnik, który tutaj dla Włoch jest bardzo ważny, a jeszcze bardziej ważny dla Polski, no bo Wizz Air, czyli ta węgierska tania linia lotnicza, ona bardzo silnie jest właśnie umiejscowiona w Europie Środkowej i dosyć silnie działa na rynku polskim i dla niej właśnie rynek polski jest bardzo ważny i oni się już na to zgodzili, że środkowy fotel w samolotach będzie pozostawiany. Co z jednej strony dla pasażerów jest wygodne, no bo jednak te miejsca w tych tanich liniach są dosyć ciasne. Z drugiej strony jednak, no dla nich to jest duży problem, bo mogą zabrać odpowiednio mniejszą ilość pasażerów, tak? No ale wydaje mi się, że jeśli ktoś się może poświęcić i nie wiem, zacisnąć zęby i przemęczyć się tam jakieś dwie godziny w samolocie, w maseczce, plus może jakieś tam odprawy troszeczkę utrudnione, no to wydaje mi się, że słuchajcie, warto, nie? Jeśli na przykład z tego co czytałem, może być tak, że będą bilety, słuchajcie, za 9 zł, czy za 19 zł, czy za 29 zł, no to w ogóle, ja nie wiem teraz, nie wiem ile kosztuje paczka papierosów w Polsce, tak? Nie wiem ile kosztuje, na dzień dzisiejszy nawet nie wiem ile kosztuje piwo w barze, ale 9 zł czy 19 zł to naprawdę to są,
No to są małe pieniądze, czyli chyba każdy sobie może pozwolić, tak? 9 zł to na dzień dzisiejszy to by dom 2 euro, to ja za to tutaj śniadanie mam. Znaczy śniadanie, takie włoskie śniadanie, tak? Kawę i croissant, czy tutaj to się nazywa cornetto albo brioche, tak? No to są właśnie te 2 euro, czyli te 8, no 9 zł. Weźcie sobie, nie wiem, cappuccino za euro 20 czy euro 30, no to wtedy będziecie mieli te 9 zł, tak? No to słuchajcie, opłaca się, nie? I teraz tak, zapytacie, czy coś mi się nie pomyliło, czy sobie nie wymyślam jakichś dziwnych historii z tymi tanimi lotami, ale no z tego co czytałem, słuchajcie, to tak to powinno wyglądać, tak? No bo po pierwsze, tak jak mówiłem, linie idą w to, żeby nie tracić pracowników i nie zarabiać, ale żeby przetrwać. Po drugie, najprawdopodobniej przez jakiś krótki czas, a miejmy nadzieję, że dłuższy, a może nawet jak najdłuższy, utrzyma się dosyć niska cena ropy, co dla linii lotniczych jest bardzo ważne. Dla kierowców też jest ważne, tak? Ale no, dla linii lotniczych, słuchajcie, jest dużo ważniejsze, bo wydaje mi się, że jednak taki Volkswagen Passat troszeczkę mniej spala niż taki Boeing. Ale i dalej co, oprócz tego jeszcze wiem, że teraz lotniska też obniżyły ceny postojowe. No to jest w ogóle cała dyskusja i to możecie sobie na ten temat poczytać, jak to wygląda w ogóle z tymi lotniskami, z samolotami, z hubami lotniczymi i tak dalej. Tam jest dosyć dużo opłat, podatków i tak dalej. To wam to teraz nie chcę w ogóle męczyć was z tym, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale no wszystko jest na plus, tak? Paradoksalnie wydawałoby się boom, epidemia, wszystko jest, wiecie, wszystko się powracało do góry nogami i będą problemy. I ja też sobie, pierwsza moja myśl to była taka, że nagle teraz, wiecie, będę chciał samolotem przylecieć do Polski i będę musiał za to zapłacić jakieś 1000 euro. A się okazało, że pierwsze wrażenie było całkowicie mylne i że będzie wręcz odwrotnie. Z drugiej strony, słuchajcie, jeśli będą tanie ceny ropy, no to wydaje mi się, że jest dobra okazja, żeby przyjechać do Włoch na przykład samochodem, bo no fajnie jest mieć samochód, żeby sobie coś więcej pozwiedzać, można sobie zaplanować jakąś fajną trasę po Włoszech, jakąś objazdówkę, słuchajcie, czy po Toszkanii, czy po Umbrii, to są bardzo fajne miejsca. I samochód to jest wygoda, bo możecie wszystko wszędzie podjechać, możecie sobie zaoszczędzić przede wszystkim dużo czasu. Także nad tym też bym się zastanowił. Po drugie, ważne też jest to, że wiecie, Włochy straciły bardzo dużo na tym, że przepadło im bardzo wiele eventów, tak? Odwołano na przykład Giro d'Italia. Nie było tego. Tutaj u mnie jest, oprócz Giro d'Italia, które w ogóle miało przejeżdżać przez tutaj niedaleko nas. Nawet miałem jechać zdjęcia robić, miałem nawet pas, żeby iść zdjęcia robić, no niestety nie wyszło. Pierwszy raz, słuchajcie, w życiu udało mi się, dzięki znajomościom, bo takie rzeczy się załatwia dzięki znajomościom, dostać przepustkę na pierwszą linię, żeby jechać i robić zdjęcia. No i co? I koronawirus. Kurde. A wszystko przez tej, no, nieważne. A nie wyszło, ale słuchajcie, drugą taką dużą imprezą miało być Nowe Colli, to też kolarski wyścig tutaj. Też bardzo dużo startujących, bo też ponad 100 tysięcy, cała infrastruktura, słuchajcie. To wszystko zostało odwołane. W ogóle Włochy stoją różnymi, różnego rodzaju festynami, imprezami. Włochy stoją, nie wiem, co chwila macie jakieś, nie wiem, święto pizzy, święto pasty, święto czekolady, święto kawy, święto piwa, święto grappy i tak dalej. To wszystko zostało odwołane i teraz, wiecie, to będzie jakoś wracać w jakimś mniejszym stopniu, bo no umówmy się, koronawirus koronawirusem, tak? Przepisy przepisami, kwarantanna, wszystko tak, ale no charakter człowieka to jest jednak charakter człowieka, tak? I Włosi, słuchajcie, są na tyle rozrywkowi i oni w ogóle, dla nich to są tak ważne rzeczy, że oni na pewno znajdą jakiś sposób, żeby jakoś się zorganizować. Ja wydaje mi się, że to po jakimś czasie, słuchajcie, wróci do normy. U nas tutaj co roku jest organizowany Baskers Festival. To jest taki festiwal trzydniowy, gdzie przyjeżdżają artyści, to się nazywa artyści di strada, czyli tacy uliczni artyści, którzy tam pokazują różnego rodzaju teatrzyki, sztuczki magiczne i tak dalej. A jest to bardzo fajne.
I w ogóle co roku tutaj był full. W tym roku już tutaj mój znajomy, który jest jednym z organizatorów, mówił, że no nie będzie tego w takiej skali, jak to było do tej pory, no bo mamy maj, w maju każdego roku to już było powiedzmy jakoś tam zorganizowane i zapięte, no może nie na ostatni guzik, ale na przedostatni guzik. W tym roku no nic nie zrobili, no bo jeszcze nie wiedzą jak to w ogóle będzie wyglądać, jakby to można było zorganizować, ale na przykład on mi oficjalnie powiedział, tak? On mówi, no my tylko czekamy, bo no nie możemy tego zorganizować w tej skali co do tej pory, no bo już nawet nie mamy czasu, ale jeśli tylko będzie jakakolwiek możliwość, to może nie będzie tak jak zawsze było 50 artystów, ale nie wiem, 10, 5, no ale coś będzie, tak? I znowu, powiecie sobie, no to fajna impreza, nie? To tak jakbyście mieli, nie wiem, dyskotekę, kurczę, na 1000 osób i przychodzi nagle 100 osób, nie? No ale znowu zrozumcie, że jeśli mieliście na przykład 50 artystów i jeśli mieliście na takim festiwalu 1000 osób, 2000 osób, które gdzieś tam, wiecie, miasteczko jest małe, tak? To jest 4000 mieszkańców, gdzie nagle to wszystko się, wiecie, zjawiało i przez te 3 dni i wszędzie trzeba było się przepychać i tak dalej. Gdzie nagle macie to w wersji mini, czyli macie, nie wiem, 10%, 5% tego, co było. No to słuchajcie, to macie miejsce w pierwszym rzędzie, tak? Miejsce w pierwszym rzędzie, słuchajcie. To sobie wtedy siadacie i no ja zawsze, ja mam to jest takie zboczenie, ja jestem aparatem w ogóle, nie? Że sobie siadacie i sobie robicie zdjęcie i tak dalej i w ogóle nagrywacie cokolwiek, ale też już wiecie, zostawmy całą tą tutaj fotograficzną historię na boku. Dla was na przykład przyjeżdżacie i sobie możecie zobaczyć, nie musicie gdzieś stawać na palcach albo się dopychać, albo nagle, o kurczę, no o 7 był występ, no ale jestem o 6:30, już jest taka kolejka, że się nie dostanę, tak? No nie, takich rzeczy nie będzie, także to się będzie liczyć na plus i wydaje mi się, że w jakimś minimalnym stopniu różnego rodzaju festyny i imprezy jednak wcześniej czy później wrócą i będą organizowane. I to też jest duży moim zdaniem plus. Kolejną rzeczą, moim zdaniem ważną, kolejną rzeczą, która mówi nam, że będzie warto przyjechać do Włoch, to jest to, że oprócz, tak jak już mówiłem, mniejszego ruchu turystycznego i tak dalej, jest to, że wszyscy mówią, że będzie bardzo ładne lato, tak? Że będzie bardzo fajna pogoda, co no właśnie dla branży tej turystycznej związanej z morzem to jest po prostu kolejny cios w twarz, no bo Włochy są dosyć kapryśne, jeśli chodzi na przykład o pogodę, kwiecień, maj, sierpień, tak? Nie zawsze ten sezon jest taki, wiecie, udany. W lipcu praktycznie zawsze macie dobrą pogodę. W czerwiec też jest z reguły fajny. Natomiast, wiecie, jeśli była taka możliwość, jak na przykład była w tym roku, że nad morzem od Wielkanocy można wystartować i wszystko pootwierać, to dla nich to było po prostu no coś niesamowitego, bo z reguły tutaj przynajmniej na naszej Rivierze to się wszystko tak otwiera gdzieś koniec maja, tak? Połowa maja, potem w czerwcu się to rozkręca, potem jak zamkną te szkoły, no to jest ten boom, tak? Turystyczny. Czerwiec, lipiec, sierpień to jest ten high season, taki, że jest wszędzie dużo ludzi. I potem 10 wrzesień, jak tam dzieciaki wracają do szkoły, to wszystko nagle spada i we wrześniu to mamy najazd turystów z Niemiec, bo oni to się kąpią nawet i w listopadzie. Także no, w tym roku dla nich to był poważny cios, bo w tym roku pogoda fajna zaczęła się już w marcu. Marzec był fajny, kwiecień był fajny. Powiem wam, kiedy się zepsuła pogoda. Pogoda się zepsuła teraz tak. W niedzielę premier Conte powiedział, że od poniedziałku możemy wychodzić. W poniedziałek rano wstałem, bum, pada. Biorę telefon, patrzę na pogodę, cały tydzień deszcz. Przypadek? A mówię, to Chińczycy tam gdzieś tam z jakimiś sztucznymi chmurami nad nami latają, nie? Nie, słuchajcie, żarty na bok, ale tak to wygląda. Pogoda będzie pewnie fajna i w ogóle, a to ja rozumiem, że dla wielu z was to jest taki chyba najmniejszy powód, tak, żeby przyjechać, no bo wow, pogoda będzie fajna, no wina, nie? Biorąc pod uwagę pogodę nad naszym Bałtykiem, to dla nas pogoda we Włoszech praktycznie zawsze jest fajna, nie? W sumie racja. Ale słuchajcie, no poza tym, jeśli ktoś naprawdę nastawia się nad morze, no to ja mówię, ja będę z wami szczery, jeśli ktoś się nastawił nad ciepłe morze, plaże i tak dalej, to no ja rozumiem, że
może być problem. Chociaż z drugiej strony, jeśli komuś nie przeszkadza to, że ma tam jakieś ograniczenia, powiedzmy, towarzysko-rozrywkowe, tak? No bo nie możecie sobie tam, nie wiem, poimprezować ze znajomymi zbytnio z sąsiedniego leżaka, czy nie możecie sobie tam właśnie zagrać w coś, czy tam coś. Ale jeżeli na przykład nastawiacie się na to, żeby się opalać, kąpać w ciepłym morzu, czytać książki, leżeć na leżaku i spożywać różnego rodzaju trunki alkoholowe i bezalkoholowe, no to i jeśli ktoś sobie szanuje swoją prywatność, to ten sezon jest dla was, tak? No to ten sezon jest dla was, tak? I wydaje mi się, że to wtedy już powinniście się zastanawiać i rezerwować! Już! I ty też rezerwuj teraz. Poza tym, słuchajcie, młodzieży kochana, wy studenci, młodzieży szkoły średniej, bierzecie sobie, nie wiem, tydzień, przyjeżdżacie do Włoch, słuchajcie, i macie tak, wszystkie muzea i na pewno też, na pewno będzie mniejszy ruch turystyczny w muzeach. I teraz absolutnie nie akceptuję, że ktoś mi powie tak, bo w muzea to zawsze były tak zapchane i w ogóle się nie dało wejść. Nie, nie było tak. Ale umówmy się, to jest też takie troszeczkę aroganckie podejście wielu ludzi, że no, muzea to nie są dyskoteki, ja to rozumiem, ale na przykład Florenckie Muzeum Uffizi, tam żeby wejść, to może nie jest problem, czy żeby wejść na przykład do katedry w Mediolanie, czy do Duomo w Mediolanie, czy do Duomo, tak, katedra, Duomo we Florencji, to może nie jest problem, postoimy w kolejce i tak dalej, ale żeby już ją fajnie i spokojnie zwiedzić, czy tak samo muzea watykańskie, słuchajcie, żeby spokojnie się zastanowić, usiąść. Ja wiem, że to jest trochę taka dyskusja dla koneserów, tak? Bo no nie każdy jest, powiedzmy, ja rozumiem, nawet zdaję sobie sprawę, że większość z was nie będzie tymi osobami, którzy siadają przed obrazem i o, ja też nie. Ale no lubię jednak, wiecie, jak już się zdecydowałem, nacinacie, ja lubię sztukę i to ja akurat, to może ja się nie muszę decydować, bo jak tylko gdziekolwiek jestem, jest jakieś muzeum, to walę od razu. Ale jak ktoś na przykład jest chociażby troszeczkę ciekawy i sobie ma ochotę zobaczyć, nie wiem, ostatnią wieczerzę w Mediolanie, czy nie wiem, jakieś na przykład muzea watykańskie, czy sobie wyjść na katedrę, czyli Duomo w Mediolanie, tam na wieżę, czy na przykład, nie wiem, pojechać do Sieny i też spokojnie pozwiedzać, no to wydaje mi się, że jednak im mniej turystów, to się to zwiedza lepiej i młodzieży wy możecie z tego więcej wynieść, będzie to ciekawsze. I wracając do tego, że mówiłem, że o tym aroganckim podejściu, że większość ludzi do muzeów i tak dalej, słuchajcie, jeśli mówiłem, że ruch turystyczny będzie jakoś teraz, wiecie, zmniejszony, czyli że najprawdopodobniej większość z nas nie będzie się w tym roku decydowała na to, żeby pojechać gdzieś na przykład do Azji, tak? Tak jak się jeździło na przykład, ostatnio strasznie modna stała się Tajlandia, stały się modne Filipiny, a Laos, Chiny, bo kto chce jechać do Chin teraz? Warto, wszędzie warto, słuchajcie. Ale no, jeśli będziecie ten, to, sorry, wróć. Jeśli my nie będziemy jeździć do Azji, to prawdopodobnie no, w tym roku i chyba też w następnym, bo Azjaci są jednak bardziej zdystansowani i oni są bardziej tak jakby potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby dojść po takich traumach do siebie, chociaż oni są przyzwyczajeni, ale może są bardziej ostrożni. O, ostrożność to jest dobre słowo. Może są bardziej ostrożni w takich sytuacjach i pewnie nie tak szybko wróci ten ruch. A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przynajmniej z moich obserwacji wynika to, że muzea we Włoszech są naprawdę oblężone właśnie przez Japończyków, Filipińczyków i Indyjczyków, Pakistańczyków, czyli takie nacje, dla których no, to jest coś nowego, tak? To jest coś innego, to jest inna kultura, tak? Oni troszeczkę inaczej odbierają. No to jest tak jak ja na przykład, jak też jak byłem w Tajlandii, to dla mnie też to było wow,
I wiecie, i gdzieś idąc ulicą zatrzymywałem się przy każdym posążku budy czy czegokolwiek i było takie wow i zdjęcie, nie? A dla nich to było na przykład tak normalne, jak nie wiem, jak dla nas w Polsce kapliczka przy drodze, tak? No kto z nas idzie i nagle się zatrzymuje, żeby sfotografować zdjęcie kapliczki przy drodze czy jakieś takich właśnie rzeczy. To jest dla nas coś, co jest tam, co jest normalne, co zawsze było, co jest w naszej kulturze. A dla nich nie właśnie, dla Japończyków, słuchajcie, czy właśnie tych wszystkich innych azjatyckich nacji, to jest zderzenie z nową kulturą i oni są ciekawi. No i naprawdę to był duży najazd tych ludzi, którzy no najczęściej też zbierają się grupami, tak? I teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie gdzieś do jakiegoś małego muzeum, żeby sobie coś tam zobaczyć spokojnie i nagle bum, trafiacie na wycieczkę Japończyków, albo bum, wycieczkę z Bangladeszu, albo bum, wycieczkę z Chin, tak? I nagle macie tam grupę 50 osób, 30 osób, którzy chodzą i w grupie i po pierwsze ciężko zrobić zdjęcie, znowu z tymi zdjęciami wam wyskoczyłem, sorry, no ale umówmy się, nie możecie sobie spokojnie siąść i komplentować. Co ja gadam, nie? Kontemplować, takie mądre słowo, a że z mądrością u nas po tej kwarantannie problem, także mi uciekło. Kontemplować sztuki. No co ja mówię, że nie możecie sobie siąść i popatrzeć się, pogapić się na obraz, który wam się podoba, bo macie przed sobą 20 Chińczyków czy Japończyków i wam przeszkadzają. O to mi chodziło tutaj, no co? Jezu, a wy już. No, dobra, słuchajcie, no a teraz zapytacie mnie, dobra panie mądre, a co jeśli nie, co jeśli my na przykład nie lubimy łazić po miastach od rana do wieczora, nad morze nie możemy przyjechać i nie interesują was nas w ogóle żadne muzea i tak dalej. No to słuchajcie, Włosi mają bardzo piękne góry. Góry, szlaki turystyczne, słuchajcie, piesze, rowerowe, jedno, kilkudniowe, jakie chcecie. Włochy głównie kojarzą się z morzem. Głównie kojarzą się z plażami, a tak naprawdę to Włochy to są góry i to jest bardzo dużo gór i to wysokie góry, niskie góry, małe górki, góreczki. Także jak ktoś lubi, słuchajcie, szlaki turystyczne fantastyczne, wspaniałe, na rowery. Jakie chcecie rowery? Rowery takie trochę turystyczne, jakieś enduro, trasy rowerowe, kuzyn. Kuzyn, ty jeździsz enduro, przyjeżdżaj, słuchaj, to są takie trasy na rowery, fajna grupa tutaj u mnie w miasteczku działa, jeżdżą chłopacy co weekend gdzieś na jakieś swoje tam kaszkaderskie wyprawy, nie wiem, motocross, lubicie jeździć na motorach, fascynują was motory, ja na przykład nie jeżdżę i to mnie akurat nie kręci, bo dla mnie jeżdżenie gdzieś po lesie na motorze to tak, wiecie, ja jednak jestem troszeczkę, pamiętacie, troszeczkę zielony i no tak, ja nie lubię do lasu, żeby tam gdzieś z zwierzakom jeździć, tak jestem trochę, wiecie, trochę, może powiecie nienormalny, ale tak jak ja bym nie chciał, żeby mi ktoś z motorem do salonu wjeżdżał, czy denerwuje mnie, jak mi sąsiad z kosiarką pod oknem coś tam lata rano wcześniej, to też te kłady i te motory w tych lasach też mnie tam jakoś nie bawią, ale no, trochę jestem niekonsekwentny, ale jak już ktoś jeździ, no to tutaj są trasy wyznaczone specjalnie do tego celu. No to przyjeżdżajcie, tak? Po co macie gdzieś tam sobie jeździć u siebie, może nawet trochę na nielegalu, gdzie nie można, gdzie tutaj tych tras jest dosyć sporo i można przyjechać. Także słuchajcie, to jest jakaś alternatywa, tak? Góry, szlaki turystyczne, miasta, miasteczka. No co wam mam więcej powiedzieć? No jeśli nie lubicie gór, jeśli nie lubicie miast, jeśli nie lubicie muzeum, jeśli w ogóle nic was nie interesuje, oprócz tego, że dla was wakacje to jest leżenie nad morzem na leżaku, i tutaj też przy założeniu, że lubicie mieć, nie wiem, bo też jak ja mówię, jak będzie taka opcja, że będą te wszystkie ograniczenia, ale dotyczące głównie tego aspektu rozrywkowego, to w sumie może jest, słuchajcie, można przyjeżdżać. W moim przypadku, ja mówiłem, sezon dla mnie nad morzem jest stracony, dlatego że no, mając małe dzieci, to mi się to dla mnie i pewnie dla wielu rodziców to się totalnie mija z celem, żeby ich tam ciągnąć i mówić, no słuchajcie, no dobra, no to się kąpiemy, ale już tam gdzieś pobawić się nie możemy iść, no bo coś tam, nie? No to nie, to w sumie rzeka, u nas są fajne rzeki, są jeziora. Jeziora przystosowałem do tego, żeby z dzieciami też pojechać, no to nie są jakieś takie, wiecie,
Znowu ja nie mówię, żeby się zabrać dzieci na małe na jezioro i gdzieś tam na łódkę czy coś, ale no ja na przykład jak byłem mały, słuchajcie, wracając do moich ukochanych pienin, polskich pienin, Czorsztyn, jezioro czorsztyńskie, słuchajcie, to często jeździłem z rodzicami na wakacje i było fajnie, tak? No to tutaj też macie takie opcje, jest dużo bardzo ładnych jezior, zwłaszcza na północy Włoch, gdzie można pojechać i fajnie spędzić czas. Także no opcji jest bardzo dużo, tak więc nie poddawajcie się, słuchajcie. Przyjeżdżajcie, ja z mojej strony was zapewniam, że jest po pierwsze A, bezpiecznie, po drugie B, na pewno nie będzie drogo, w tym sensie, że nie będą podniesione jakoś wywindowane ceny, tylko dlatego, że wybuchła epidemia i że ludzie teraz chcą zarobić i chcą się odbić, nie? No, to jest, wiecie, dla mnie to też jest taka, to jest dla mnie takie myślenie takiego człowieka, który... Wiecie, muszę zarobić i tylko o pieniądze mu chodzić. To jest takie krótkodystansowe myślenie, tak? Bo taka krótkowzroczność człowieka, no bo umówmy się, jeśli ty teraz nagle mówisz, no odpadło mi tam 2 miesiące, 3 miesiące pracy, to nagle w moim barze kawa nie będzie kosztować euro, tylko będzie kosztować 5 euro. No bo teraz każdy klient musi ten zapłacić za tych 5 klientów, których straciłem, tak? No to taki bar moim zdaniem bardzo szybko straci klientów, no bo no kto pójdzie zapłacić na przykład więcej, skoro obok może zapłacić mniej, tak? To jest takie właśnie myślenie, słuchajcie, ale Włosi tacy nie są. To ja wam od razu powiem, że jak ktoś zawsze myślał, że tutaj są bardzo nastawieni właśnie na to, żeby zarabiać pieniądze, jeśli ktoś był we Włoszech i ma jakieś doświadczenia, słuchajcie, to ja bardzo chętnie posłucham, możecie napisać w komentarzu, dlatego że z mojego doświadczenia w branży turystycznej, a wam mówię, że to jest no, 10 lat doświadczenia, to jednak Włosi są tacy bardzo, jeśli chodzi o turystykę, to bym powiedział, że to jest taka bardzo rodzinna turystyka, są bardzo otwarci, bardzo dyspozycyjni, bardzo pomocni, a oni lubią turystów, lubią jak przyjeżdżają turyści. Przyjeżdżajcie! Oficjalnie. Sezon uważam za otwarty. Zapraszam. Ale mnie dupa normalnie boli. Płaskie od siedzenia na tym kamieniu, słuchajcie. Mama mi zawsze mówiła, no ty to nie umiesz usiedzieć na jednym miejscu. Nie umiem, bo dupa boli. Ja cię przepraszam. Pupa. Słuchajcie, dobra, to by było na tyle dzisiaj ode mnie. Wybaczcie cały ten bełkot, ale no wiecie, to mnie trochę wybiło z rytmu, nie? To nie, człowiek nieprzyzwyczajony, nie? Ale reasumując, to co powinniście zapamiętać, słuchajcie, po tym filmiku to A. Czyli jakie A, widzicie? Po pierwsze, słuchajcie, przyjeżdżajcie, nie musicie się bać. Po drugie, kiedy? No 3 czerwca, słuchajcie, otwierają granice, co też Włochom troszeczkę źle wypadło, dlatego że oni mają długi weekend, bo 2 czerwca jest Festa della Repubblica, mają święto państwowe. No i jak ktoś by się zorganizował, to sobie mógł zorganizować jakiś dłuższy weekend. No teoretycznie możemy go mieć tutaj w rejonie, ale nie możemy wjeżdżać poza region. No to taki troszeczkę, wiecie, dłuższy weekend, ale z ograniczeniami. No, słuchajcie, co jest dla mnie ważne, żebyście jakieś komentarze dodali, żebyście mi napisali, co chcecie wiedzieć, o czym chcecie posłuchać. No i jeśli nie chcecie stracić następnych filmików, bo takie na pewno będą, to subskrybujcie, a co? Warto być na bieżąco, słuchajcie. To pa. Ej, ale to jest fajne, nie? To jest dobre. Jest możliwość podróży za granicę. Londyn. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. No, kto by się nie napił Guinnessa? I ja bym się napił Guinnessa. Jedziemy. Uwaga, możliwość podróżowania za granicę dostępna od 3 czerwca. Czekajcie. W sumie by się dało, tylko nie da się wpisać współrzędnych. Uwaga, podróżowanie bez współrzędnych jest niebezpieczne.
Niebezpieczeństwo to moje drugie imię. Co jest? Hej. Halo. Hello. Is anybody here? Hello. To nie jest śmieszne. I gdzie jest moja czapka? Gdzie jest moja czapka?